Historia zaczyna się w Betlejem, w mieście położonym w Anatolii Palestyńskiej, które przez lata było centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam, ponad 2000 lat temu, narodził się Jezus Chrystus. W grocie narodzenia pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Sam moment odpalenia światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii betlejemskiego światła pokoju, zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się, by światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP, pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosą skąpiony ze światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i czerpią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Świat spowity jest konfliktami i wojnami. My ludzie bardzo potrzebujemy pokoju wokół siebie, a przede wszystkim w sobie. Zapalone w miejscu narodzin Jezusa Chrystusa światło jest symbolem pokoju, który jest darem. Dlatego tegoroczne hasło betlejemskiego światła pokoju brzmi: odważnie twórzmy pokój. Tworzenie pokoju to sztuka dobrze pojętego kompromisu. To sztuka wyrozumiałości, cierpliwości i poświęcenia. Dla nas to szukanie dobra w drugim człowieku. Przekazując płomień z Betlejem, chcemy pokazać, że taka postawa jest możliwa. Trzeba mieć tylko dobrą wolę. Służyć bliźniemu bez względu na to, kim jest i jaki on jest. Tworzenie pokoju to szukanie dobra w drugim człowieku. Babo czarna, tak ci w gwiazdach nie do twarzy. Pozwól się księżyce zabrać, pozwól marzyć, marzyć, marzyć. Funkcja Dr. Strachowice o przekazanie betlejemskiego światła pokoju prezydentowi Jakubowi Batrakowi. Drodzy duchowie, już więcej na razie nie trzeba tego, co było przeczytane. Prosimy o mądre rządy w naszym mieście, w naszym starostwie, w naszym województwie. O to, byśmy wszyscy mieli na stole tak, jak tutaj, byśmy nieśli ten pokój, nie bali się go nieść, byśmy cieszyli się z tego, co mamy. Panie Prezydencie, dziękujemy za to, co do tej pory. I myślę, że ten piękny dzień dzisiaj, taki biały, dawno nie było takich pięknych białych świąt, zagości w naszych sercach. Życzę Państwu zdrowych, spokojnych świąt. Szczęścia na nowy, przyszły rok. Dziękuję pięknie. Szanowni Państwo, to betlejemskie światełko pokoju przeniesione przez harcerzy niedługo powędruje do domów w Starachowicach, powędruje do instytucji w Starachowicach. Dziękujemy harcerzom, którzy świętują w Starachowicach stulecie. Podziękujmy im brawami. Księdza dziekana Andrzeja Dzanka poproszę natomiast o odmówienie wspólnie z nami modlitwy, po której życzę każdemu z Was, żebyście widzieli wokół siebie dużo życzliwości, żeby każdy potrafił życzliwie nie tylko w Wigilię spoglądać na drugiego człowieka, ale w każdej chwili, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy może trudniejsze sprawy, które przeżywamy w jakichś
w sposób emocjonalny, żebyśmy umieli z siebie wykrzesać więcej życzliwości. Bo wtedy więcej pokoju będzie wśród nas. A to, co zasiejemy, to też i zbierzemy. To są te dary, które przynosi nam Chrystus na ten świat. Usłyszeliśmy tą dobrą nowinę, a teraz chcielibyśmy wspólnie zawołać o te dary, które nam są potrzebne, nam ludziom tutaj na tej ziemi. Tradycyjnie ma być to modlitwa nas wszystkich i będzie ona wyrażona tymi słowami, które tutaj przedstawię. Panie Boże, modlimy się do Ciebie za Kościół, naszą duchową ojczyznę. Uwolnij wierze i miłości, umocnij wierze i miłości naszego papieża Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów, wszystkich wiernych. Ciebie prosimy. Panie Boże, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju, naszemu miastu, wszystkim, którzy żeśmy się tutaj zebrali. Niech świętowanie narodzin Zbawiciela Świata napełni nas radością i nadzieją. Ciebie prosimy. Panie Boże, polecamy Twojej opiece ludzi samotnych, chorych, bezdomnych, ubogich, rozbitych na duchu, zaniepokojonych w sercach i umysłach. Ogrzej ich serca swoją miłością i daj im nadzieję. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże, prosimy Cię o pokój na świecie, o ustanie terroru i prześladowań. Przemień serca ludzi pełnych nienawiści. Daj ludziom sprawującym władzę ducha odpowiedzialności za dobro wspólne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże, w ten dzisiejszy dzień pamiętamy również o tych, którzy już od nas odeszli, z naszych rodzin. Przyjmij ich do swojego królestwa na spotkanie, byśmy i my tam kiedyś trafili na spotkanie w Twoim domu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże, błogosław nas, tutaj zebranych przy tym wigilijnym stole. Niech światło z Betlejemu zajaśnieje nad nami i napełni nas radością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pobłogosławię jeszcze okładki, które tutaj są przyniesione, a następnie Pan Prezydent będzie składał nam życzenia. Módlmy się. Panie Boże, Ty sprawiłeś, że tej świętej nocy nad światłem zabłysło światło Twojego Słowa. Pobłogosław nas i te okładki, którymi za chwilę kłaniemy się na znak naszej wzajemnej miłości i przebaczenia. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, byśmy wspólnie wychwalali Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dziękuję księdzu dziekanowi. Szanowni Państwo, chciałbym zacząć od podziękowań. Dziękuję wszystkim tym osobom prywatnym, organizacjom zarządowym, instytucjom, pracownikom miejskich spółek za to, że czas przed okresem świąt Bożego Narodzenia możemy w Starobójcach świętować w trochę inny sposób niż zawsze. Podziękujmy im brachami, dlatego że naprawdę za to, na to zasłużyli. Po drugie, chciałbym powitać wszystkich zaproszonych gości, którzy są z nami. Pana posła, panią wojewodę, przedstawicielkę miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, pana komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Witam serdecznie księdza Zbigniewa Staniosa, kustosza sanktuarium w Kałkowie-Gorzowie, który, jak Państwo zauważyliście zapewne, jest współorganizatorem ceremonijskiego jarmarku bożonarodzeniowego. Dzisiaj spotykamy się po raz pierwszy na miejskiej wigilii. Chciałbym z tej okazji złożyć Państwu najlepsze życzenia na święta Bożego Narodzenia, które mam nadzieję są kierowane dla Was, ale również dla Waszych bliskich, aby ten świąteczny okres w naszym mieście spędzać w rodzinnej, ciepłej atmosferze, abyśmy mogli się wspólnie cieszyć z Narodzonego Jezusa i wspólnie świętować ten piękny okres świąt Bożego Narodzenia w Starobójcach. Proszę harcerzy, Młodzieżową Radę Miejską o to, by rozdali Państwo okładki
po to, żebyśmy mogli podzielić się najlepszymi życzeniami, a później zapraszamy Państwa do skorzystania z kontra przygotowanych zarówno w Urzędzie na Dostawcerzy, jak i w tych stanowiskach prowadzonych przez Uniwersytet III. Wszystkiego dobrego na świecie, dobrze dla Państwa i Państwa bliskich.